Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat pięknych, stosunkowo niedrogich, srebrnych monet meksykańskich, które bardzo często, czy to na aukcjach, ogłoszeniach, czy na giełdach staroci możecie dostać i możecie je dostać czasami w bardzo atrakcyjnych cenach. Monety te są bardzo okazałe i są bardzo fajnym urozmaiceniem kolekcji. Jeżeli interesuje Was ta tematyka, zapraszam Was na odcinek. Szanowni Państwo, na początku bardzo Wam dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami. Zapraszam Was do subskrypcji, kliknijcie dzwoneczek, nie ominą Was kolejne materiały. A przypominam, że szykuje się coś naprawdę dużego, bo ruszył już konkurs, w którym do wygrania będzie skrzynia pełna monet. Informacje o tym konkursie znajdziecie tutaj pod filmem, ale to jeszcze nie jest film konkursowy. Film konkursowy będę nagrywał w momencie, gdy ta skrzynia do mnie trafi. Słuchajcie, przechodząc do sedna sprawy. Meksykańskie Stany Zjednoczone. Mówimy tutaj o okresie pomiędzy 1905 a 1969. Jeżeli sobie zajrzycie do katalogu na przykład UCoin, znajdziecie tam pełne informacje o monetach meksykańskich, srebrnych, złotych, które były w tym okresie wybijane. I monet tych, jeżeli chodzi o rodzaje generalnie monet, które w tamtym okresie były, jest naprawdę mnóstwo. Jednym z komentarzy pod moim ostatnim filmem właśnie porównaliście tą monetę, którą tutaj mam, czyli 5-pesówkę do monety z Herkulesem. Zaraz powiem, dlaczego to porównanie jest adekwatne. I na Discordzie również wywiązała się dyskusja o tym właśnie, że to zróżnicowanie powoduje, że można się w tym pogubić. I faktycznie trzeba przyznać, że coś w tym jest. Natomiast stwierdziłem, że jest to dobry pretekst do tego, żeby pokazać Wam kilka monet właśnie srebrnych, meksykańskich, które ja mam w swoim zbiorze. Nie jest to jakoś okazały zbiór, natomiast powiem szczerze, są to monety, które czasami gdzieś przy okazji trafiłem albo właśnie na giełdzie, albo na ogłoszeniach i kupowałem je tylko wtedy, jeżeli trafiały się w dobrej cenie. Dobrze, słuchajcie, zerknijmy sobie, co tutaj mam. Zacznijmy sobie od tego, co mamy u góry. U góry, słuchajcie, są to monety o nominale 5 peso. I zacznijmy sobie tutaj od lewej strony, od tej monety najbardziej okazałej. Moneta ta przedstawia wizerunek ostatniego władcy Azteków. Ja tutaj z racji mojego szacunku dla innych języków nie podejmuję się próby wymówienia nazwy. Ta nazwa tutaj jest wpisana pod tą głową, natomiast no byłoby to trochę karkołomne, gdybym próbował to odczytać. Po prostu nie znam hiszpańskiego, nie potrafię. Natomiast sama moneta jest naprawdę przepiękna. Moneta ta, czyli 5 peso, była wybijana w latach 1947 i 48. O, ostrość musimy sobie złapać. 47 i 48. Mamy tutaj 30 gramów i jest to srebro próby 900. I tutaj Wam dla porównania pokażę francuskiego Herkulesa, który 50-frankówkę, tak, która też już nieraz u mnie była. Zobaczcie, to jest dokładnie to samo. 30 gramów srebro próby 900. I żeby Wam pokazać, jak piękna i okazała jest ta moneta, wrzucimy sobie tutaj jeszcze kangura. Zobaczcie, jak te monety się prezentują, tak? Tutaj mamy uncję czystego srebra, tutaj mamy 27 gramów czystego srebra, tutaj to samo. Tak to wygląda. I powiem Wam, że no, ta moneta jest naprawdę ładna. Jak tylko gdzieś mam okazję, widzę ją w dobrej cenie, no to bez wahania ją kupuję. One są stosunkowo droższe, są droższe od Herkulesów, natomiast powiem Wam, że najtaniej, jak udało mi się kupić tą monetę, to jest kwota 100 zł, ale to jest zdecydowanie cena nierynkowa. Dobrze, więc tak jak powiedziałem, mamy tutaj wizerunek ostatniego władcy Azteków, a na rewersie mamy godło Meksyku, mamy tutaj orła złotego, zjadającego węża, orzeł siedzi na kaktusie i to jest generalnie symbolika wywodząca się również z legend meksykańskich dotyczących właśnie Aztek. To, co jest bardzo ciekawe w tych monetach i na tych kolejnych monetach, które będę Wam pokazywał, również będziecie to widzieli, to, że monety te mają wprost napisane, jakie to są parametry srebra. Tutaj mamy 30 gramos i próba 900. Więc jeżeli mówimy o tym, że faktycznie w monetach meksykańskich jest to dosyć zagmatwane, jeżeli chodzi o zawartość srebra, no to Meksykanie nam to mocno ułatwili, wybijając próbę i wagę monety na samej monecie. Dobrze, słuchajcie, idziemy dalej, bo kolejna 5-pesówka, która tutaj jest u mnie w zestawie, to moneta z wizerunkiem Hidalgo, Miguel Hidalgo. Jest to
meksykański bohater narodowy walczył o niepodległość Meksyku, podobnie jak tutaj kolejny bohater, który za chwilę się pojawi, czyli Morales. I tutaj mamy pięciopesówkę. Ta była w latach 48-47. Ta moneta była bita w latach 1951-54. I tutaj już mamy 27,78 grama i jest to srebro próby 720. Godło tak samo jak tam. Średnica tej monety taka sama jak w przypadku tej pięciopesówki, 40 mm. Bardzo ładna, bardzo okazała moneta. 5 peso, tak? Idziemy dalej. Kolejne 5 peso, tym razem z lat już 55-57. Zdecydowanie mniejsze, ale również wizerunek Hidalgo. Tutaj mamy 18,5 grama, srebro próby 720. I również mamy to dokładnie napisane. 18, nie 18,5, tylko 18,05, tak? I 720. Wizerunkowo powiem wam, zwłaszcza ta strona tutaj z tym godłem, z tym orłem, naprawdę, naprawdę bardzo mi się podoba. Czyli kolejne 5 peso. Słuchajcie, idziemy dalej. To, co mam w swoim zbiorze i zobaczcie, to jest coś, co może być bardzo mylące i naprawdę ja się zastanawiam, jak ludzie, którzy z tych monet korzystali na co dzień, je rozróżniali. 5 peso, a tutaj mamy 10 peso. Rocznik pomiędzy lata to są 55-56, a tutaj mam 56. I zobaczcie, znowu symbolika ta sama. Jeżeli chodzi o parametry, 28,888 i tutaj mamy srebro próby 900, tak? Zobaczcie. Ja się po prostu zastanawiam, jak rozróżniali w epoce 10-pesówkę od 5-pesówki, jeżeli były rzeczywiście zbliżone rozmiarem i wizerunkowo również bardzo podobne. Dobra. Słuchajcie, idziemy dalej. Idziemy dalej, ponieważ w tamtym okresie mieliśmy również bardzo ciekawą monetę o nominale 1 peso. I tutaj mamy monetę, słuchajcie, z lat, zaraz sobie tutaj zerknę do mojej ściągi z boku, 1957-1967. I tutaj mamy monetę z wizerunkiem Moralesa, Jose Moralesa, chyba tak to należy odczytać, czyli również jednego z bohaterów o walkę o niepodległość w Meksyku. Obaj ci panowie, czyli Hidalgo i Morales, zostali straceni przez Hiszpanów. I ta moneta jest o tyle ciekawa. Mamy tutaj 1 peso. Jest to, słuchajcie, 16 gramów. I tu się zastanawiam, czy w przypadku tej monety można w ogóle mówić, że jest to moneta srebrna. Ponieważ tutaj mamy srebro próby 100. Srebro próby 100, czyli przyznaję, że jest to najsłabsza próba, z jaką miałem do czynienia. Tutaj wam tylko pokażę dla porównania. Jeżeli sobie weźmiemy amerykańskiego dajma, obok postawimy, to w tej monecie jest więcej srebra niż w tej. Czyli tu jest 1,6 grama srebra. I naprawdę, dajcie mi znać w komentarzu, co wy myślicie. Czy można nazywać monetą srebrną coś, co ma w sobie tylko 10% srebra? Natomiast nie zmienia to faktu, że sama moneta jest naprawdę, naprawdę przepiękna. Trafiłem ją ostatnio w jednym zestawu, no te dwie monety właśnie, ta dziesiątka i ta jedynka do mnie ostatnio trafiły w dosyć dobrych cenach. Ta jest dodatkowo pokryta taką bardzo fajną patyną. W przeliczeniu za tą monetę zapłaciłem mniej więcej 20 zł. No ma się to nijak do zawartości srebra, ale chodziło mi o to, żeby po prostu spodobała mi się i stwierdziłem, że chcę ją mieć w takim swoim mini zbiorze monet meksykańskich. No i słuchajcie, na koniec moneta, która chyba z tego całego zestawienia jest najbardziej popularna. Z racji tego, że no, nakład był dosyć spory, mamy tutaj rocznik 1968. I to jest aztecki piłkarz, tak? Jest to z okazji olimpiady moneta wybita. I tutaj również mamy próbę. Tutaj nabitą to jest 720 próba. To jest mianowicie 25 peso. Również piękna moneta. I również bardzo często dostępna gdzieś u nas na aukcjach. Ja pamiętam, jeszcze 2 lata temu można ją było dostać bez problemu w kwocie 40-50 zł. Dzisiaj cenę tej monety to gdzieś mniej więcej 70-80 zł można ją dostać. Więc jeżeli ktoś chciałby ją kupować tylko i wyłącznie jako tanie srebro, no to jest to mało opłacalne ze względu na zawartość srebra, którą tutaj mamy. Natomiast jako urozmaicenie zbioru, powiem szczerze, naprawdę piękna
moneta. Generalnie wszystkie te monety meksykańskie są, nie wiem jak to dokładnie określić, ale one są po prostu ładne. Są ładne, są widać wyraźnie, że one są inne od monet europejskich. I słuchajcie, tutaj na końcu jeszcze wrzucę jedną monetę. Tutaj mamy Libertad, jedną uncjówkę meksykańską, tak? Symbolika ta sama, czyli orzeł. I mianowicie tutaj jest taka ciekawostka, że tutaj mamy końcówkę, znaczy samą jakby górną część kolumny zwycięstwa, która znajduje się w Meksyku. I pod tą kolumną generalnie jest mauzoleum i w tym mauzoleum spoczywają ci dwaj panowie, czyli Hidalgo i Morales, czyli bohaterowie narodowi Meksyku w walce o niepodległość. Słuchajcie, to wszystko, co przygotowałem na dzisiaj dla Was. Dajcie mi znać, czy Wy macie gdzieś u siebie właśnie takie monety meksykańskie. Myślę, ja ze swojej strony tylko dodam, że jeżeli macie gdzieś okazję, jesteście gdzieś na giełdach, to rozejrzyjcie się za tymi monetami, zwłaszcza tutaj ta olimpiada i tutaj ten Aztek, czy też potocznie zwany Indianinem. No, czasami są do dostania, tak jak powiedziałem, w rozsądnych pieniądzach. Monety te są stosunkowo mało popularne tutaj w Europie. Wiadomo, wszyscy bardziej skupiają się na monetach z Cesarstwa Niemieckiego czy też Łacińskiej Unii Monetarnej, a te monety są naprawdę, naprawdę bardzo fajne. I to, co tutaj widzicie, może nie jest to jakoś specjalnie okazały zbiór, ale powiem szczerze, kupowany w naprawdę rozsądnych pieniądzach, bardzo często po prostu gdzieś przy okazji. Dajcie mi znać, co Wy myślicie na temat tych monet. Pamiętajcie o subskrypcji, o dzwoneczku, o konkursie, który się szykuje. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was na kolejne filmy. Dzięki. Cześć.